Turyn, Włochy. Jedno z najczystszych laboratoriów na świecie, tak zwana Biała Sala. Tutaj można by badać wirusy Ebola, wściekliznę i dżumy. Ale ci naukowcy działają w innej dziedzinie. W badaniach kosmosu. Analizują elementy przyszłej misji wysokiego ryzyka, ExoMars 2020. Jej celem jest szukanie życia pod powierzchnią Marsa. Konstruujemy pojazdy kosmiczne i badamy skażenia w specjalnych pomieszczeniach, takich jak w przemyśle farmaceutycznym. Nad projektem ExoMars pracują firmy takie jak Thales Alenia Space czy Airbus. Wydały miliony euro na laboratoria czystsze od najczystszej sali chirurgicznej. Mimo to utrzymanie sterylności jest prawie niemożliwe. Skażenie w sali związane jest ze sprzętem i z powietrzem, ale ponad 80% przynoszą ludzie. Wszyscy pracują w sterylnych kombinezonach z maskami i rękawicami. Noszą sterylne buty, by nie skazić pojazdu bakteriami ze swojej skóry. Siedząc, rozsiewam 100 tysięcy cząsteczek na minutę. Idąc z prędkością 8 km na godzinę, aż 10 milionów. W biegu ta liczba wzrosłaby do 100 milionów na minutę, czyli znacznie powyżej normy. W związku z tym chodzimy powoli, bez gwałtownych ruchów. Warunki pracy są surowe. Przygotowanie trwa pół godziny i kończy się prysznicem odkażającym w strumieniu powietrza. Rękawice zmienia się co chwilę. Agencje kosmiczne mają fobię. Nie chcą, by ziemskie bakterie wyruszyły w podróż razem z pojazdem kosmicznym. Środki ostrożności są konieczne, bo zagrożenie jest realne i to od początku odkrywania kosmosu. Koniec lat 50. Powstała NASA, amerykańska agencja kosmiczna. Podczas zimnej wojny, gdy ZSRR i USA gorączkowo podbijały kosmos, grupa naukowców ogłosiła alarm. Trzeba chronić kosmos przed niekontrolowaną eksploracją, a nas przed kosmosem. Zanim wyruszył pierwszy Sputnik, takie obawy rozśmieszały. Mimo to powstał COSPAR. Komitet do spraw badań przestrzeni kosmicznej jest organizacją, która ustala wytyczne i reguły międzynarodowej ochrony planetarnej. Celem ochrony planetarnej jest zapobieżenie skażeniom innych planet oraz ochrona Ziemi przed skażeniem przez próbkę czy wracający pojazd. Problem ma wymiar naukowy. Nie chcę odkryć czegoś, co sam przywiozłem i czego nie odróżnię od czynników tubylczych. Głównym zadaniem ochrony planetarnej jest zapobieżenie skażenia ciał niebieskich przez bakterie ziemskie, które jako nielegalny pasażer podróżowałyby sondami kosmicznymi. Załóżmy, że ogłosimy, iż znaleźliśmy życie na Marsie, a potem będziemy musieli się wycofać, przepraszam, po życie ziemskie. Obowiązują dwie zasady: chronić środowisko innych planet i nie skazić ich życiem ziemskim. Następnym problemem jest skażenie Ziemi próbką przywiezioną z Marsa. Czy możliwe jest, że na próbce z Marsa będą groźne bakterie? Jako naukowcy nie powiemy, że to niemożliwe. Musimy być ostrożni i wszystko badać. Problem był tak poważny, że gdy w roku 1967 zawarto układ o przestrzeni kosmicznej, zapisano w nim ochronę planetarną. Ratyfikowało go 110 państw. Naukowcy starli się z tym problemem dopiero w lipcu 1969 roku wraz z misją Apollo 11.
Podczas programu Apollo nie wiedzieliśmy, czy na Księżycu może być życie. Pierwsze wyprawy obowiązywał drakoński protokół. Nazwano go kwarantanną planetarną. Okazało się, że na Księżycu nie ma życia i protokoły złagodzono. Pewna planeta znalazła się w zasięgu naukowców. To Mars. Naukowcy są przekonani, że tam może znajdować się życie pozaziemskie. Wylądowanie na Marsie jest nie tylko kwestią techniczną. Trzeba uniknąć skażenia czerwonej planety.